Przez wiele lat mieliśmy taką sytuację, że o szczepieniach głównie się mówiło w kontekście dzieci. Teraz już ta świadomość jest troszeczkę inna. Mówimy coraz więcej o potrzebie szczepień również w tej grupie osób dorosłych. Natomiast na jakie szczepienia i kto w szczególności powinien zwrócić uwagę, będąc już dorosłym? Szczepienie dorosłych jest bardzo ważnym aspektem i w tej chwili wiadomo już, że praktycznie rzecz biorąc powinniśmy się szczepić wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze osoby dorosłe, zdrowe, niestety są narażone na ryzyko zachorowania na te patogeny, których dokonali szczepienia w dzieciństwie. W momencie, kiedy dzieci, jest mała grupa wyszczepionych dzieci, to co w tej chwili widzimy w przypadku odry, no to osoba dorosła, która się zaszczepiła w dzieciństwie, już nie ma nabytej odporności na odrę i może zachorować. Więc to sytuacje, które jak gdyby nie powinny istnieć, niemniej jednak są. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienia dodatkowe, to oczywiście wiadomo już w tej chwili, że grypa jest to wirus, który pozostał i będzie. Szczepienia na grypę, szczepienie na COVID absolutnie wszyscy. Natomiast grupy szczególnego ryzyka i powikłań wynikające z różnego typu zakażeń, to jest populacja osób starszych i populacja osób, które mają zaburzony układ immunologiczny. Chociażby populacja chorych na choroby reumatyczne, którą ja się zajmuję. I to jest populacja, która powinna być wyszczepiona bez względu na wiek. Czyli osoby młode, każda osoba, która ma rozpoznaną chorobę reumatyczną, która musi przyjmować jakiekolwiek leki, powinna być wyszczepiona na pneumokoki, mimo że zalecenia są, że dotyczy to osób 65+, na półpaśca, mimo że refundacja jest dla grupy 50+, na wirusa RSV w każdej grupie wiekowej. No i oczywiście zalecenia amerykańskie również tutaj podnoszą poprzeczkę, bo rekomendują szczepienie kobiet między grupie 20-46 lat, dla tych, które nie były zaszczepione na wirusa brodawczaka, na papilomawirus, na przykład powinny się zaszczepić. Czyli to również poszerzone o te wskazania, które ono się już w ogóle nie mówi. A proszę powiedzieć w takim razie, jak wygląda, pani już częściowo to zasygnalizowała, dostępność do niektórych szczepień. No i też, czy właśnie system odpowiednio wspiera Polaków w tych decyzjach, żeby jednak to wyszczepienie było? Wydaje mi się, że przede wszystkim system jeszcze nie jest dostosowany do tego, co się powinno dziać, czyli ta organizacja szczepień, kształtowanie świadomości, mówienie o szczepieniach, akcje takie medialne bardzo szerokie, przypominające o tym, że należy się szczepić, praktycznie biorąc nie istnieją. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście dostępność do szczepień refundowanych, dlatego że mamy refundowane w zasadzie szczepienie przeciwko grypie najczęściej i przeciwko COVID-owi, natomiast nierefundowane są dla młodszych grup wiekowych, chociażby pneumokoki, też jest dla grupy 65+. Dla grupy 50+ jest refundowana grupa szczepionka na półpaśca, ale to jest ta refundacja jest refundacją drogą, dlatego że tak jak powiedziałem, jednorazowa szczepionka kosztuje 350 zł razy 2, to jest 700 zł dla osoby starszej, która ma bardzo niską emeryturę czy rentę. Jest to wydatek, który przekracza możliwości, więc na pewno tutaj te możliwości refundacyjne powinny zostać poszerzone. Być może powinno się tego typu szczepionki włączyć na listę senioralną, czyli z całkowitym brakiem jak gdyby odpłatności, a dla tych grupy młodszych chorych, którzy mają te schorzenia autoimmunologiczne czy inne schorzenia, które powodują obniżenie odporności, jednak jakąś refundację, a nie 100% płatności dla grupy młodszej. I z tej wypowiedzi w pewien sposób wyłania się też obraz, w którym tą główną barierą to jest chyba jednak ta bariera kosztowa, nie ta świadomość konieczności szczepienia, ale jednak to, że na pewnym etapie kosztu już następuje ten punkt odcięcia i ktoś mówi, no na tę szczepionkę już sobie nie mogę pozwolić. Bariera kosztowa jest jedną z najważniejszych barier, ale mamy również barierę organizacyjną, dlatego że bardzo dobrze rozwiązane szczepienia, które oczywiście ze względu na świadomość jest niska wyszczepialność, to jest COVID i grypa, ale gdyby umożliwić dokonywanie innych szczepień przez farmakologa, przez farmaceutę w aptece, to również jak gdyby ta dostępność, dojście do tych ludzi, którzy nawet mają pieniądze, ale nie chce im się iść do lekarza rodzinnego, iść po receptę, z tą receptą szukać miejsca, gdzie może być zaszczepiony, zniechęcają się po prostu tym długotrwałym, że tak powiem, procesem pozyskiwania szczepionki i zaszczepienia się, po prostu są zniechęcone i się nie szczepią, więc gdyby uprościć jak gdyby ten schemat organizacyjny, kształtować jednocześnie świadomość i obniżyć ceny dla tej grupy, która rzeczywiście musi być zaszczepiona, to tutaj rzeczywiście byśmy osiągnęli na pewno zwiększenie stopnia wyszczepialności i zmniejszenie ryzyka powikłań, które generują naprawdę bardzo duże koszty bezpośrednio, jak również ryzyko zagrożenia życia.